Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Infinity Carp Podcast. Ze mną jest Dawid Świderski. Jesteśmy tutaj nad wodą i chcieliśmy Wam przedstawić świetny produkt, który właśnie wjechał na polski rynek. Chodzi nam tutaj oczywiście o Dipper Range Extender, czyli przedłużacz zasięgu do wszystkich echosond Dippera. Powiem tak, jak sami wiemy, używamy tych echosond, czy to Chirp, czy to jakiś Pro Plus, czy Chirp 2, do sądowania z pontonu. Można powiedzieć, że odczyty są niesamowicie dokładne. No, sami wiemy, jak to wszystko wygląda. Tylko brakowało na rynku czegoś, co przedłuży ten zasięg, by móc je używać z łódką zdalnie sterowaną. My jako dystrybutor łódki Infinity Pro przetestowaliśmy właśnie ten zestaw do montażu z łódkami zanętowymi tutaj nad wodą. No i od 3 dni bawimy się tutaj urządzonkiem. Powiemy tak, no, jesteśmy niewiarygodnie zadowoleni z efektów, bo wszystko działa idealnie. Nie ma najmniejszych problemów tutaj z zakłócaniem się zasięgów. Wypływamy na bardzo duże odległości. W najlepszym wypadku udało nam się wypłynąć na te prawie 290-285 metrów. Wtedy nam się po prostu ten zasięg gdzieś tam urwał. W każdym bądź razie no, urządzenie bardzo ciekawe i proste w obsłudze. Można powiedzieć, taka plastikowa, fajna obudowa, w której zawarta jest cała elektronika, uchwyt na telefon. To wszystko montujemy na fajnym sobie na statywie. Oczywiście zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda już przy montażu. No i może Ty, Dawid, powiesz też coś o samym uchwycie do zamontowania Dippera. Jak widzicie, przykręciliśmy do środka Dippera Chirpa 2. Otóż to, mamy tutaj uchwyt, który mocujemy właśnie do Dippera i do łódeczki za pomocą rzepu. O dziwo, sami myśleliśmy, co jest grane z tym rzepem. Że nie da rady ten rzep, tak? Dokładnie, a o dziwo, naprawdę super, super sprawa. Pływaliśmy przy naprawdę sporych falach i ani razu nam się nie odczepiało. Nic się nie odczepiało, dokładnie. W razie czego mamy tutaj oczywiście klips bezpieczeństwa, który jest montowany. Regulacje. W każdym możliwym kącie, tak? Otóż to. I tak naprawdę później można sobie jeszcze wysunąć, jeżeli łódka jest dłuższa, bo ma jakiś tam dziwny ten, można sobie to wysunąć, ten żuraw fajnie sobie wypoziomować tutaj naprawdę ten element. Myślę, że będzie kompatybilne z każdą łódką zdalnie sterowaną. Tak, myślę, że do każdej będzie można sobie to zastosować. W każdym razie z naszą działa to wyśmienicie. Super. Co tu dużo mówić, no spróbujemy Wam to zaraz pokazać na wodzie, jak to jest pomontowane. Wiemy też, że jeszcze jest jedna fajna funkcja, o której warto tutaj powiedzieć. W nowej aplikacji, którą zaktualizujecie, bardzo łatwo podłączycie całe urządzenie. I jest też mierzenie odległości od samego brzegu. Tak. Więc to też w Dipperach wcześniej nie było dostępne, a teraz już to zaczęło działać. To jest bardzo fajna opcja, której brakowało. No i myślę, że wielu wędkarzy, którzy cenili Dippera, a nie mogli go używać w łódkach, to zaraz sobie po prostu takie cacko sprawi i po prostu będzie go użytkować. No to co, montujemy i wypływamy i pokażemy Wam dalej, co się tutaj będzie z tym urządzonkiem działo. Jasne. Działamy. Divided we fall, brothers.
bardzo silne słońce i nie potrafimy zbytnio tutaj poostrzyć tych ujęć, no ale w tym momencie już mamy, już wam mówię, odległość 234 metry. 234 metry, a echo sonda dalej pokazuje wszystko idealnie. Zobaczcie, wszystko działa. 234 metry w tym momencie. A echo sobie dalej sonduje. Także naprawdę polecamy, bo świetne urządzenie. Jeszcze nigdy nie można było po prostu sondować deeperem na takich odległościach. Zobaczcie sobie tu. Łódka jest. Gdzie my ją mamy? Tam. ...240 metrów, nie? W tym momencie. 236 metrów łódki prawie nie widać. Odczyty z echo cały czas lecą. Wszystko jest fajnie. 1,1 metra. Naprawdę nieźle. Pokaż, czy to będzie widać. 236 metrów w tym momencie. I to jest coś. Robi robotę. Posłuchajcie, to jest niesamowite. Mamy w tym momencie na deeperze, range extenderze, prawie 250 metrów. Odczyty są idealne, nic nie przerywa, wszystko jest idealnie pokazane tutaj na wyświetlaczu aplikacji Fish Deeper. Odczyty zgadzają się oczywiście, jeżeli chodzi o metraż, i na naszym pilocie, i właśnie w tej aplikacji, więc wszystko jest bardzo dokładne. Moim zdaniem must have, każdy wędkarz, który ma tam łódkę zanętową, musi coś takiego mieć. Jest to bardzo fajne urządzenie. Ja oczywiście już go zamawiam też dla siebie, na pewno w mojej łódeczce będzie na stałe. I można go też zakupić u nas na sklepie. My też będziemy najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach robić taki zestaw, czyli nasza łódka plus właśnie Deeper Range Extender. Będziecie mogli go zakupić razem już przy zakupie łódki. My wam też od razu też będziemy montowali właśnie te rzepy, czy jakieś tam inne elementy, które są potrzebne do montowania tego w łódce. No i co mogę powiedzieć? Zdecydowanie polecam, produkt godny miana, no po prostu najlepszego rozwiązania, podłódki zanętowe. No i co tu więcej mówić? Chyba już na tym zakończymy dzisiejszą relację i do zobaczenia w kolejnym odcinku.